Witam Was dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie i pokazuję Wam moje ostatnie dni pracy przed urlopem. Jest niedziela, wybieram się na spotkanie z Anią, która właśnie przyjechała do pracy, do swojego seniora, i z Luizą, która ma dzisiaj dzień wolny. Dziewczyny już na mnie czekały w kawiarni. Obie oczywiście w kaszmirowych sweterkach. Ania w kaszmirowym, beżowym sweterku z turkusami, przepięknymi turkusami, a Eliza w szarym, ciemnoszarym kaszmirowym swetrze i czarną koszulą, bluzką koszulową. Ania zamówiła dla siebie flammkuchen, a Eliza zupę rybną. I obydwa dania były pyszne. A oto moja stylizacja. Ubrałam czerwoną wełnianą sukienkę Esprit, którą znacie, i płaszcz Max Mara, który kupiłam w second handzie. Płaszcz jest z alpaki i wełny szurwule. Jest mięciutki, ciepły, cudowny. Uwielbiam ten płaszcz. Dzisiaj na obiad kotlety mielone, czyli frikadele, mięso hackfleisch, przypieczona cebulka i bułeczka namoczona w ciepłym mleku. Dodałam jajo, sól, pieprz do smaku. Za chwilę będę smażyła kotlety mielone, czyli frikadele, mięsko mielone, hackfleisch, ale mam mieszankę, czyli trochę wołowiny, trochę wieprzowiny, przysmażona cebulka, trochę też czosnku, jedno jajo i bułka namoczona w ciepłym mleku z wodą. I teraz biorę się za sałatę. Ziemniaki już są obrane, zaraz je nastawię. Będę gotować. Ziemniaki już są też gotowe. Sałatę lodową pokroiłam i za chwilę zrobię jest tutaj. Cukier. Próbuję. Pycha. Ale dobre. A po obiedzie już myję lodówkę, przygotowywuję ją dla mojej zmienniczki. Jak przyjedzie lodówka, musi lśnić czystością. No, wreszcie koniec. Nie lubię myć lodówki. I deszcz. A muszę jeszcze dzisiaj wyjechać do miasta. Ale na szczęście lodówka jest gotowa.
pada deszcz, a ja jeszcze muszę zrobić ostatnie zakupy, a później jeszcze wybieram się do miasta. W outlecie Zalando mierzyłam piękne skórzane kozaki za 80 parę euro, przecenione z ponad 200. Żałuję, że nie kupiłam. W sklepie P&C oglądam kaszmirowe czapki, szaliki, rękawiczki też. Patrzę na cenę 100% kaszmir w różnych kolorach. Mnie oczywiście podoba się różowy, 49 czapka euro. Te rękawiczki skórzane, ponad 100 euro. Grubsze czapki są takie cieńsze lub wywijane. Jak wywijana, troszkę grubsza, to kosztuje 49 euro tutaj. Żółty szalik wełniany, dosyć fajny kaszmir, dosyć gruby był. 120 euro. Szalik 120 euro. Bardzo fajny gatunek tego szalika. I piękny beżowy kolor w tej chwili właśnie na topie. Tutaj 50 euro, 49,90 czapka i szalik na pewno też 120 euro. Żółte, różowe, beżowe, zielone. Tutaj ta czapka 59,99 to jest grubsza czapka, wywijana. Taka prosta czapka kosztuje 49,99. Czyli 10 euro taniej, ale różnorodność kolorów. Mnie oczywiście, tak jak powiedziałam, podoba się różowa, żółta, beżowa. Tutaj taka inna kolor, inny kolor zieleni. Coś niebieskiego. Piękne, piękne kolory i bardzo duży wybór. Bardzo duży wybór. A oto mój ulubiony, luksusowy second hand, który prowadzi pani, bardzo fajna babka mówiąca po polsku, niesamowicie sympatyczna. I tu właśnie dorwałam mój trench Burberry. Za bardzo fajną cenę, tu mierzę go pierwszy raz. Drugi ulubiony second hand Maes, który prowadzi kobieta z korzeniami polskimi, bardzo sympatyczna. A tu już widać na wystawie piękną chustę Hermes, jedwabną. No i w ogóle są przepiękne rzeczy. Bogner, ta torebka za 350 euro, przeceniona z 800. Lubię ten sklep i tutaj kupiłam właśnie mój płaszcz Max Mara. Tutaj go właśnie mierzę. Jestem z Anią w sklepie, żeby mi doradziła, czy go kupić, czy nie. I ostatnie spotkanie z moją ukochaną przyjaciółką. Będę za nią bardzo, bardzo tęsknić. Takie były te ostatnie dni mojej pracy. Fajne spotkanie z koleżankami, troszkę mody, trochę jeszcze biegania po sklepach. Dzisiaj z tej radości, że już jestem na wolności, chill day, czyli jem wszystko, na co mam ochotę. I dzisiaj ciacho, to jest takie niemieckie ciasto z piekarni z miodem, miodowe. Coś tam jest, nazwa związana z pszczółką. I połóweczkę tylko croissant z sezamem. Same pyszności. I kawa, ale czarna, bez żadnych śmietanek. Bawełniana sukienka Christian Berg. Wieczorem zostałam zaproszona do restauracji na pyszne sushi. Było naprawdę przepyszne w tempurze z awokado, z łososiem, z tuńczykiem, rolatki z warzywami. A tutaj krewetki w tempurze z sezamem, sojowym sosem lub sosem teriyaki. Uwielbiam. Wszystko było przepyszne.
Przepyszne. A może tak smakuje jedzenie na wolności? Kochani, właśnie wróciłam z pysznego sushi. W końcu jestem na urlopie, więc już pozwalam sobie na takie normalne życie. Cieszę się, że jadę do Polski i następny filmik będzie już z Polski. Cieszę się bardzo i dziękuję za to, że znalazłyście czas, żeby obejrzeć mój filmik, za cudowne komentarze. Będę chciała te komentarze kiedyś jak gdyby z Wami przedyskutować, bo są tak ciekawe, takie pełne życia, pełne osobistych refleksji. Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. Dziękuję za zaufanie. Dziękuję, że oglądacie moje filmiki. I cieszę się, że jest tych subskrypcji coraz więcej. Także do następnego spotkania, do spotkania w Polsce. I pamiętajcie, pilnujemy swoich torebek, pilnujemy swoich portfeli, zwłaszcza w tym gorącym czasie przedświątecznym, kiedy biegamy po tych galeriach, biegamy po sklepach, kupujemy jakieś piękne prezenty. Do usłyszenia. Pa, pa. Pa, pa.